Deutsche przeorze, panie przewodniczący, panie przewodniczący, wszyscy radni, drodzy mieszkańcy, strażacy, dziękuję, że jesteście. Jesteście najwytrwalszymi z najwytrwałych, którzy zostali z nami tutaj, aby w ten symboliczny sposób złożenia wieńców i zabrania zniczy oddać cześć tym, którzy przyczynili się do uzyskania i kontynuowania niepodległości naszej ojczyzny. Nawiążę do słów ojca przeora, który dziś tak bardzo dziękował też nam wszystkim, ale zadał pytanie ankietowe z respondentów, czy 55%, którzy zginęliby za swoją ojczyznę, to dużo czy mało. Dlatego też nie wiem, czy to jest dużo, czy to mało. Ale wiem na pewno, że nigdy nie chciałbym być postawiony przed takim dylematem i musiał w tej chwili odpowiedzieć, bo nie jest łatwo. Z jednej strony łatwo nam jest krytykować tych, którzy wcześniej zachowywali się tak czy inaczej, ale jeśli z jednej strony mamy zdrowie i życie swoich dzieci, swojej rodziny, a z drugiej walkę o kraj, co wybierzemy? Bardzo trudne pytania, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź. Nie musimy w tej chwili to odpowiadać na to pytanie i Bogu dziękuję, że nie postawił mnie przed takim wyborem, ale przecież codzienne wybory i codziennych wyborów dokonujemy. Byliśmy świadkami, bądź uczestniczyliśmy w latach 80. w walce o wolną Polskę. W 2003 roku uczestniczyliśmy w referendum wejścia do Unii Europejskiej. Byliśmy za przyjęciem do NATO. Te wszystkie decyzje, które wspólnie w jakiś sposób podejmowaliśmy, zagwarantowały nam, że dziś ta wojna, tragiczna wojna toczy się za naszymi granicami, a być może mogła toczyć się u nas. Jesteśmy krajem silnym, jesteśmy krajem jednak bogatym. Nie widzimy tego, lubimy narzekać. W tym roku los sprawił, że od Półwyspu Iberyjskiego do Bałkanów przyjechałem w Europę i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bogatym, dumnym, silnym narodem. Nie zawsze tak było. Walczyliśmy o swoją niepodległość i dziś będziemy też składać i zapalać znicze przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego, który oddał całe swoje życie Polsce. A my z poziomu historii pewnego oddalenia wiemy też, że z jednej strony to jego światła postawia protesta z drugiej strony anarchia, autorytaryzm i ciężkie życie wsi w tym czasie. Zapalimy światło przed pomnikiem i pod Krzyżem Katyńskim, gdzie nasi oficerowie zostali brutalnie zamordowani strzałem w tę głowę przez Sowietów. Pod tym krzyżem symbolicznie zapalimy światło tym, którzy zginęli w Smoleńsku. Złożymy wieniec, zapalimy kwiaty przed pomnikiem bohaterów zamordowanych przez hitlerowców w latach 39-45. To byli absolwenci szkoły rolniczej, seminarium wówczas nauczycielskiego, którzy postanowili walczyć o kraj. Zapalimy światło przy miejscu stracenia, w miejscu śmierci sekretarza uczestnego gminy, oficera państwa podziemnego i też złożymy przyszczanie straceń. A tam polegli nie tylko partyzanci, ale przypadkowo wypełnił i wielu zostawców i rozstrzelił. Bardzo dziękuję Cię przełożę za słowa uznania. To Twoje też pytanie, czy jesteśmy jako Polacy skłonni do pracy dla naszej ojczyzny. Tak, jesteśmy, to widać. Ale wojen nie wygrywają generałowie. Potrzebna jest armia oficerów, żołnierzy i sojuszników. Tych wszystkich mamy wokół siebie i jako samorząd gminny wszyscy bardzo mocno i ciężko pracujemy dla rozwoju tej naszej małej ojczyzny. Czy to w urzędzie, czy w radzie, czy w sołectwach, czy po prostu poprzez
pracę naszych mieszkańców. Każdy oddaje swoją cząstkę dla dobra naszej małej i dużej ojczyzny. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że wspólnie możemy cieszyć się i radować naszą polskością, bo naprawdę mamy z czego się cieszyć. Uśmiechajmy się do siebie, bądźmy szczęśliwi. Dużo zdrowia wam życzę i dużo radości na dziś i na zawsze. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jest dzień radości, bo świętujemy nasze święto narodowe. A jest co świętować. Już nie będę mówił o historii, ale chcę nawiązać do tego też, co ojciec przełożył, do tych podziękowań. Dlatego, że rok na to święto przynosimy plony i owoce naszej pracy samorządowej. Przede wszystkim gratulacje dla pana wójta, jego ekipy i dla Rady Gminy na ręce pani przewodniczącej. Bo naprawdę wiele zrobili. Wiele zrobiliśmy też razem. Ja chcę zdać sprawę, jak gdyby z mojej pracy w powiecie. W tym roku na terenie naszej gminy powstały 4 nowe drogi. To znaczy, można powiedzieć, 3, ale pan wójt przejął na siebie w Urgule drogę do Nosowa. Ja wziąłem na siebie drogę z Urgul do Drobina i z Terebeli do Witulina. Także możemy się cieszyć tymi drogami. Jak chodzi o wygnanki, to tam jest złożony wniosek, żeby dalej to budować. I zostało bardzo wiele zbudowane. Ja wiele razy mówiłem o tym, jak Polska jest piękna, jak nam tej Polski zazdroszczą, bo jesteśmy naprawdę pięknym krajem. Miałem gości ze Stanów Zjednoczonych na przełomie września i października. Nie będę opowiadał. Wyjechali po prostu zauroczeni. Jesteśmy na pewno ładniejsi niż Ameryka. Tam w dużych miastach jest, no nie będę źle mówił, ale nie jest tak czysto jak w Polsce. To samo w Europie. Wszyscy nam to złożą. Także cieszmy się.